Nasza przygoda ze Strzeleckim rozpoczęła się od chwili naszego spotkania pierwszego, jeszcze za czasów studenckich w akademiku. Kiedy dowiedziałam się, że Norbert ma na nazwisko Okrza Strzelecki, zaczęłam się go wypytywać, czy ma jakieś powiązanie z Pawłem Edmundem Strzeleckim, którego oczywiście znałam z lekcji geografii. No nie potrafiłem jej w zasadzie tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że w domu się mówiło, że jesteśmy potomkami Strzeleckiego, natomiast żadnych dokumentów potwierdzających jakiegoś drzewa genealogicznego nie było. Paweł Edmund Strzelecki był wielkim polskim odkrywcą i jednym z najwybitniejszych XIX-wiecznych podróżników. Okrąża świat dookoła. To jest pierwsza podróż dookoła świata z pobudek świadomych, zrobiona przez Polaka. I dokonuje odkryć wszędzie, może niemal wszędzie. Do każdego to przemówi, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on przeszedł w Australii i Tasmanii 7 tysięcy mil, co jest ponad 11 tysięcy kilometrów. To jest niesamowity wyczyn. Wchodzi do najwyższych sfer społeczeństwa angielskiego. Koresponduje z Darwinem. Jest wymieniany obok Humboldta i Darwina właśnie także przez prasę angielską. Ja się skupiłem na tym, żeby faktycznie ustalić, jakie mamy koligacje rodzinne, czy takie faktycznie są. Bo nie wystarczyło mi samo stwierdzenie u mnie w rodzinie, że tak, jesteśmy potomkami Pawła Edmunda Strzeleckiego. Piotr, już to odczytać? Niektóre tutaj. Chcieliśmy. Zaczęliśmy się interesować tym. Zaczęliśmy szukać korzeni, badać drzewo genealogiczne. Okazało się, że mój właśnie ten pradziadek i Paweł Edmund to byli kuzyni. W 1819 roku Strzelecki dostaje posadę nauczyciela w Więckowicach. Podejmuje się tego zajęcia zmuszony sytuacją materialną. To właśnie w Więckowicach wydarzy się coś, co będzie punktem zwrotnym w jego życiu. Gdyby nie było tego bardzo silnego, emocjonalnego wydarzenia w jego życiu, prawdopodobnie nie zostałby odkrywcą, nie dokonałby takich odkryć, jakie dokonał. Pochodząca ze szlacheckiego rodu Turnów, Aleksandryna Katarzyna była wykształconą, ciekawą świata, nietuzinkową, trochę szaloną młodą kobietą. Różniła się znacznie od typowych panien z wyższych sfer. Postać Adyny Turno jest nieodłącznie związana z Pawłem Edmundem Strzeleckim i zafascynowała nas romantyczna historia, która się wydarzyła w pałacu w Więckowicach. Adam Turno po przegraniu procesu o majątek z Chłopowskimi znalazł się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wiązał więc ogromne nadzieje z córką Adyną i z synem Wincentem, a właściwie z korzystnymi mariażami dzieci, dzięki którym mógłby odzyskać dawny status. Ponieważ nie uzyskał przychylności jej ojca i był na tyle szalony, że postanowił ją wykraść z domu rodzinnego. I to jest taka fajna, nietuzinkowa historia. Po latach Strzelecki napisze: wydaje się nieprawdopodobne, że wspomnienie tych dni, które w 1819 roku wpłynęły na moje życie, jest tak świeże. Tak świeże, jakby to było wczoraj. Jak wynika ze źródeł, w 1819 młodzi uciekli. Niczym bohaterowie starego romansu, Strzelecki i Adyna snują marzenia o wspólnej przyszłości. Kto zaalarmował ojca, nie wiadomo. W każdym razie Turno ruszył w pogoń.